Rolka 5 groszy 1993 roku, sztuk 50 w rulonie. Przewaga rolek nad woreczkami nie obijają się o siebie i raczej są w bardzo dobrych stanach. Woreczek mennicy 5 groszy 1993 sprzedał się za rekordową kwotę 11 272 zł 23 lipca 2022 roku. Możecie to sprawdzić w Allegro Archiwum. Więc taką rolkę wyceniałbym ostrożnie pomiędzy 5 a 10 tysięcy złotych. Dlaczego takie duże wahania i takie duże widełki? Ponieważ tutaj ceny często się różnią, może być popyt, teraz jest popyt na tą pięciogroszówkę. Za jakiś czas może się okazać, że się pojawi 100 tych rolek i zamiast 5000 będą po 500 zł, czy nawet taniej. Także na chwilę obecną bym wycenił pomiędzy 5 a 10 tysięcy, bo jest to licytacja z cyklu. Kto wie, ile i jaka rekordowa kwota padnie, bądź jaka niska padnie. Wadą rolek jest to, że nie wiadomo, co jest w środku. Na zewnątrz to wygląda, że są piękne monety, natomiast co jest w środku, to jest niespodzianka. I ja raczej kupiłbym taką rolkę, jakbym mógł, to bym sobie ją zachował, bo kto by nie chciał mieć na przykład teraz rolki 5 groszy z dwudziestolecia międzywojennego. A więc witam na 73. amatorskiej wycenie monet i banknotów nadsyłanych z prywatnych zbiorów moich widzów. Czerwiec 2023. Pamiętajcie, komentarze staramy się pisać od numeru pozycji. Ułatwi to nam czytelność i komunikację. Wyceny na podstawie analiz wnikliwych, licytacji, kursów, aukcji oraz giełd i innych aktualnych cen, stopów metali szlachetnych. 10 ciekawych pozycji, dwie zagadki dla Was do odszyfrowania, ponieważ ja jestem za cienki na tą epokę. Zaczynamy. Banknot 10 zł, pierwsza emisja, 94 rok. Trzy cyfry 0 z przodu i 1972 pozycja w kolejności. Słuchajcie, czy jest ktoś tutaj, kto się urodził w 72 roku? Bo być może warto by było taki banknot zdobyć. Stan UNC, ideał, póki co, według co się sprzedaje, teraz 200-300 zł, ale moim zdaniem to jest bardzo tanio i cena, mi się wydaje, w przyszłości będzie rosła, więc tutaj raczej wolałbym to zachować niż sprzedać. Pierwsza emisja, pierwsza seria, stan wzorowy. Trzy marki 1913 roku, literka A, Wilhelm II Prusy, próba się 900, waga, spójrzcie, 3 szóstki, 1666, cena 100-120 zł za tak piękną monetę. I tutaj pierwsza moneta do rozpoznania dla Was. Na końcu zobaczycie opis do tej monety, która została zakupiona. I napiszcie mi, czy to jest prawdziwy opis, czy nie, ponieważ ja się nie znam, a chcielibyśmy z widzem moim, osobą, która jest właścicielem, dowiedzieć się, czy to jest prawdziwy opis. Piękna moneta rzymska. I tutaj ta sama sytuacja, co to za moneta, czy opis jest zgodny i jaka cena, czy to jest 100 zł Nikifor III Bizancjum, bo tak tutaj pisze po rosyjsku, tyle zdołałem odczytać, natomiast nie jest to moja epoka i kompletnie się nie znam na tych monetach rzymskich, bizantyjskich. I kolejna ciekawa pozycja, moneta miedziana, już z zaboru niestety austro-węgierskiego Galicja. Cena około 50 zł, w tym stanie Lodomeria. A tutaj moneta PRL-owska, 10 zł, dziwne koło. Taki destrukt już często jest spotykany w obecnej dwuzłotówce, także jest tu prawdopodobieństwo, że to wychodzi z mennicy. Bo ktoś tam miał argumenty, że to jest z parkometrów. No ale tutaj chyba za PRL-u takich typów parkometrów nie było, ale kto wie, jeżeli ktoś ma jakiś coś na ten temat do powiedzenia, prosiłbym 991. Cena około 10-20 zł, symboliczna dla tej fajnej ciekawostki. I kolejna ciekawostka, takie monety wychodzą z mennicy, no ale oczywiście cena symboliczna 5 zł, gdyby tu było 100, no to wiecie, że pilniki poszłyby w ruch i znaleźliby się na śladowcy już garażowi, nie menniczy. Dlatego to jest tylko ciekawostka, takie coś idzie znaleźć w obiegu. Jeżeli macie jakieś podobne, to wysyłajcie do wyceny, zawsze to fajnie pooglądać, no i konwersować w komentarzach 992 z mennicy czy z garażu. I kolejna piękna moneta, 50 tysięcy złotych, 200 lat orderu Virtuti Militari, 100 do 200 złotych tych slabach, no bardzo cienko, miedzio-nikiel, 11,3 grama, piękna moneta, no niestety cena bardzo niska, wydawałoby się nota bardzo wysoka. A teraz spójrzcie, podobna moneta, podobny nakład. Ta sama ocena NGC, a ceny rynkowe znacznie różniące się, bo tu już mamy 400
500 zł, no coś niesamowitego. Czasami trudno to zrozumieć, natomiast tam właśnie moneta 20 tysięcy złotych, ona jest bimetalowa i ona jest naprawdę piękna. Tutaj na zdjęciach nie widać, jak i wcześniej. Starajcie się troszkę lepsze te zdjęcia robić, bo teraz spójrzcie na komputerze, jak to wychodzi. I na zakończenie ważne informacje oraz zdjęcia waszych pupili. Nadsyłajcie mi dalej pieski, kotki, to rozluźnia, bardzo fajny piesek. Słuchajcie, kogo zainteresował temat wycen, to odsyłam do wcześniejszych odcinków, jest tam dużo informacji, link do nich znajdziecie w opisie. I słuchajcie, wysyłacie mi dużo zdjęć, tak jak powiedziałem, w tygodniu 100, 150, 200, muszę coś wygrywać ciekawego. Będę starał się teraz więcej i częściej robić te wyceny, zobaczymy jak to wyjdzie. Komu nie odpisuję, bądź go ominąłem, to bardzo, bardzo naprawdę przepraszam, jest mi przykro, niestety jest tego tyle, że jest to nieuniknione, że pomijam wiele odpowiedzi i zapytań. Oczywiście staram się odpowiadać na mail, najdłużej trzeba ode mnie czekać, niektórzy nawet czekają do miesiąca, niestety musimy się z tym wszyscy pogodzić i ja wam życzę cierpliwości oraz pogodności na te nadchodzące wakacje. Hej!